Cześć, witam Was serdecznie na kanale Grant Adam. Ja jestem Paweł i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na recenzję gry, na którą ja osobiście bardzo długo czekałem. Grą tą jest Agricola. Stworzona została przez Uwe Rosenberga, natomiast wydana przez wydawnictwo Lacerta, któremu serdecznie dziękuję za przesłanie gry do recenzji. Jest to fenomenalna gra euro, przeznaczona dla jednego do maksymalnie czterech graczy, o mechanice worker placement. W grze tej wcielimy się w rodzinę farmerską i naszym zadaniem będzie oranie pola, sadzenie warzyw, zbóż, zbieranie plonów, tworzenie pastwisk, hodowanie różnych rodzajów zwierząt, stawianie obór oraz rozbudowanie naszego gospodarstwa. No i oczywiście powiększanie naszej rodziny, dzięki czemu będziemy mogli wykonać więcej akcji podczas naszej tury. Ale jak gra wygląda? Zaraz zobaczycie sami. Podczas naszej tury będziemy mogli użyć jednego naszego mieszkańca, członka naszej rodziny i zająć jedno z pol akcji, które widać tutaj na planszy głównej. Nasza plansza główna, znaczy pola akcji na naszej planszy głównej będą się zmieniały. Tak? Co rundę będziemy dobierali karty tutaj z tej talii i co chwilę tych pól akcji będzie nam dochodziło, dzięki czemu w miarę rozwoju gry tych pól akcji będziemy mieli coraz więcej do wyboru, no i będziemy mogli przyjąć inną strategię, która poprowadzi nas do zwycięstwa. Jeżeli chodzi o rozgrywanie tury, to każdy z graczy będzie kładł po jednym członku rodziny na polu akcji. Jak wybierze jakieś pole akcji, momentalnie jest ono wykonywane, no i wtedy następny z graczy będzie stawiał swojego członka rodziny na innym polu akcji i tak do momentu, aż każdy z graczy położy wszystkich członków swojej rodziny na planszy głównej. Każdy z graczy może zająć tylko jedno pole akcji, a więc jak mówiłem, jest to mechanika worker placement, a więc kto pierwszy, ten lepszy, że tak powiem. Jeżeli chodzi o możliwości, jakie dają nam te pola akcji, to możemy rozbudować nasze gospodarstwo, możemy je zmienić albo na gliniane, albo na kamienne. Co nam to daje? Daje nam to po prostu więcej punktów na koniec gry. Jeżeli rozbudowujemy nasze mieszkanie na początku, no to rozbudowujemy je na izby drewniane. A więc musimy mieć tyle surowców, ile przewidzianych jest na planszy głównej. Natomiast jeżeli chcemy je zmienić na gliniane, bądź później z glinianego na kamienne, to musimy od razu dać tyle surowców, aby zmienić wszystkie izby naraz. Nie możemy zmienić tylko jednej. Po prostu reguły gry nam na to nie pozwalają. Jeżeli robimy remont, to od razu w całym naszym domu. Podczas naszej tury możemy także zaorać pole. Wtedy bierzemy taki oto kafelek i kładziemy gdzieś na naszej planszy głównej. Zaorane pola muszą być obok siebie, więc musimy wybrać takie miejsce, aby nam z niczym nie kolidowało. No, słabo jest dać je tutaj albo tutaj, dlatego że tutaj będziemy rozbudowywali nasz dom. No i po prostu będzie nam to później w trakcie gry przeszkadzało, więc musimy tutaj dobrze rozplanować to, co znajduje się na naszej planszy głównej, aby po prostu później nie utrudniać sobie gry. Oprócz tego, że możemy zaorać pole, możemy także zdobyć glinę, drewno, nasiona zbóż, które będziemy mogli później zasiać na naszym polu. Glina będzie nam służyła do budowy różnych przedmiotów, które będziemy mogli stworzyć podczas naszej gry. Drewno tak samo będzie służyło do budowy różnych przedmiotów, a także do budowy obory,
albo do stawiania ogrodzenia, aby móc później na pastwiskach postawić jakieś zwierzęta. Na różnych polach akcji w trakcie rozgrywki będziemy mogli także nabyć owce, krowy, dziki, wydobyć kamień, który pozwoli na później stworzyć kamienną izbę i tak samo stworzyć jakieś lepsze przedmioty. Jeżeli chodzi o to, z czego będziemy budować ogrodzenie, to w naszym wyposażeniu będziemy mieli takie oto przedmioty i tym będziemy budować ogrodzenie. W zależności od tego, jak duże będziemy chcieli, aby było, no to tyle tych drewnianych pali musimy położyć na naszej planszy. Wiadomo, im więcej ogrodzenia chcemy zbudować, tym więcej drewna musimy na to zużyć. No i też w każdym momencie możemy do tego pastwiska, nasze pastwisko możemy powiększyć, ale tylko tak, aby było obok siebie. Możemy oczywiście też zrobić to w taki sposób, że będziemy mieli tutaj dwa i tutaj dwa, no ale generalnie mija się to z celem, lepiej mieć jedno duże niż dwa małe i po prostu psuć sobie planszę gracza. Za wszystko, co w tej grze robimy, będziemy dostawali punkty, czyli za pastwiska, za posiadane zwierzęta, za zaorane pole, za nasiona, które będziemy mieli na tym polu, to będziemy dostawali na koniec gry punkty. Natomiast za pola, które nie zostaną zagospodarowane, no to będziemy otrzymywali niestety punkty ujemne. Dlatego tak ważne jest, aby zapełnić wszystkie pola na naszej planszy, no i w miarę starać się, aby było to jak najwięcej zagospodarowane, jak najwięcej przedmiotów, znaczy bydła czy nasion się znajdowało na tym, na tych polach, bo no to będzie nam przynosiło po prostu punkty na koniec gry. Tak wygląda plansza główna i plansza graczy w grze Agricola. Jak wspominałem, oprócz tego, że będziemy starali się jak najbardziej zagospodarować naszą planszę gracza, to mamy jeszcze różne usprawnienia, mniejsze i większe, oraz pomocników, których będziemy mogli użyć podczas naszej gry. Jeżeli chodzi o usprawnienia większe, są one dostępne dla każdego z graczy, no i kto pierwszy takie usprawnienie wybuduje, no to ten będzie mógł go używać, no i niestety zabiera je wtedy z planszy dla graczy, no i inna osoba nie będzie już tego mogła wynaleźć, tak więc tutaj trzeba się spieszyć. No i jeżeli chcemy coś z tej planszy, no to tak jak mówię, jak najszybciej musimy to wynaleźć, aby inny z graczy nam tego nie zabrał. Jeżeli chodzi o te większe usprawnienia, no to będą one nam służyły głównie do zmiany naszych przedmiotów w żywność, dzięki której będziemy mogli wyżywić naszą rodzinę podczas fazy zbiorów. Jeżeli chodzi o mniejsze usprawnienia, to każdy z graczy na początku gry dostanie 7 kart mniejszych usprawnień, no i podczas rozgrywki będzie mógł je wynajdywać. Tak wyglądają te karty, jest ich naprawdę dużo i każda z nich daje nam inne bonusy podczas grania. Tak więc jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, no to nie dość, że te usprawnienia będą nam dawały też punkty na koniec gry. Tak jak widać, to tutaj to usprawnienie da nam jeden punkt w końcowej fazie gry. To też będą dawały nam różne bonusy, dzięki czemu będziemy mogli wziąć na przykład więcej drewna, więcej żywności, czy podczas fazy zbiorów będziemy mogli wziąć więcej zbiorów z naszych pól. Tak więc tak ważne jest, aby z tych usprawnień korzystać, no bo znacznie one wpływają na naszą rozgrywkę, no i na punkty, które zdobędziemy na koniec gry. Oprócz tych usprawnień, jak już wspominałem, mamy też karty pomocników i tak samo jak w małych usprawnieniach, tak samo i pomocników kart będziemy dostawali po 7 na początku gry, no i podczas grania będziemy mogli ich używać. Też dają nam różne bonusy. Niektórzy będą nam pozwalali na
to, żeby zdobyć więcej punktów za posiadane zwierzęta. Inni na przykład będą nam dawali punkty za to, że mamy więcej ich zagranych. Niektórzy pozwolą nam na to, żeby móc trzymać więcej zwierząt na naszych pastwiskach czy w naszym domu. Jak już wspominałem, moim zdaniem Agricola jest naprawdę fenomenalną grą euro. Ja osobiście bardzo długo czekałem na swój egzemplarz i jestem przeszczęśliwy, że w końcu udało mi się go zdobyć. W grze tej mamy naprawdę wiele dróg, które poprowadzą nas do zwycięstwa. Będziemy orać pole, sadzić warzywa, zboża, będziemy zbierać te plony. Będziemy tworzyli chleb i mąkę, aby wyżywić naszą rodzinę. Będziemy ją w trakcie grania będziemy tę rodzinę powiększać, rozbudowywać nasz dom, aby móc więcej pomieścić członków naszej rodziny. Będziemy tworzyć pastwiska, na których będziemy paśli krowy, owce, dziki. Wszystko to będzie nam dostarczało punktów na koniec gry, a więc naprawdę możliwości w tej grze jest bardzo dużo. Fakt, że tak jak mówiłem, jest to mechanika worker placement, więc jak ktoś nam zajmie pole akcji, to niestety będziemy musieli zająć jakieś inne, ale tych pól akcji jest bardzo dużo, a w trakcie grania tych pól akcji będzie nam przybywało, będą się dublowały te pola akcji, więc jeżeli ktoś nam zajmie jedno, będziemy mogli skorzystać z drugiego. A więc no tutaj tych taktyk możliwych, które możemy przyjąć podczas grania, jest naprawdę dużo. Dzięki kartom, które dostajemy, czyli dzięki kartom pomocników oraz kartom przedmiotów, które możemy stworzyć, ta gra jest urozmaicona, czyli nie tylko będziemy musieli starać się jak najwięcej wybudować na naszej planszy, bo to nam będzie przysparzało punktów, ale także użyć tych przedmiotów i tych pomocników, bo oni też będą nam dodawali punkty oraz generowali jakieś bonusy podczas grania. Tak więc tutaj musimy połączyć wiele elementów w jedno, no i zwrócić uwagę na to, aby tych punktów zdobywać jak najwięcej. Musimy obrać dobrą taktykę i konsekwentnie dążyć do jej realizacji, no bo jeżeli zostaną nam na koniec gry puste pola na naszej planszy, no to niestety będziemy zdobywać punkty ujemne, a no nie o to w tej grze przecież chodzi. Świetne jest to, że tak jak mówiłem, tych pól akcji jest naprawdę dużo, są rozmaite, więc jeżeli ktoś zajmie jedno, które akurat sobie upatrzyliśmy, to bardzo szybko możemy zająć inne i zmienić naszą taktykę, albo zająć się najpierw czymś innym, a później wrócić do poprzedniego, więc tutaj tych możliwych dróg, które możemy obrać i ta taktyka może nam się co chwilę zmieniać, co chwilę możemy spróbować zrobić coś innego, więc to w tej grze jest naprawdę, naprawdę fajne. Kolejnym plusem tej gry jest to, że na naszej głównej planszy, gdzie mamy te wszystkie pola akcji, są pola, które się namnażają. To z każdą rundą po prostu itemów, które będą się pojawiały na tym polu akcji, będzie przybywało, czyli jeżeli nikt nie użył tego pola akcji przez 4 rundy, no to jak my go użyjemy, to zdobędziemy dzięki temu 4 przedmioty, a nie jeden. Więc to jest bardzo fajne, że tych przedmiotów, te przedmioty tam się będą kumulowały, no i w którejś rundzie będziemy mogli zdobyć ich więcej, dzięki czemu będziemy mogli więcej zbudować, więcej wynaleźć przedmiotów, czy więcej, bardziej rozbudować swoją planszę. To mi się bardzo podoba i to jest naprawdę rewelacyjny pomysł. Kolejne, co bardzo fajne jest w tej grze, to że no ciężko, żeby ona się znudziła. Naprawdę, tak jak mówię, taktyk możemy przyjąć wiele podczas naszej gry. Jest ona bardzo urozmaicona, jest tych dużo pól akcji, to wszystko wpływa na regrywalność, która jest ogromna tego tytułu. Fakt, że tych, tak jak mówię, pól akcji jest dużo, możliwości wyboru podczas naszej rundy jest dużo, tych komponentów jest wiele, więc naprawdę każda gra będzie wyglądała inaczej. W każdej grze możemy postawić na coś innego bardziej niż w poprzedniej. No i tą taktykę zmieniać, abyśmy to my wygrali i to my zdobyli więcej punktów niż nasi przeciwnicy. Kolejnym dużym plusem jest to, że nie czekamy długo na swoją turę. Tak? Nawet jeżeli gramy w 4 osoby, no to pola akcji zajmujemy pojedynczo. Znaczy każdy gracz zajmuje jedno pole akcji i później idzie następny, więc tury mijają
bardzo szybko. Nie czekamy długo na swoją kolej, no bo tak jak mówię, każdy gracz po kolei zajmuje jedno pole akcji, więc tutaj ten delay jest naprawdę niewielki i to jest też na duży plus, bo nie nudzimy się, nie musimy zastanawiać się, kiedy w końcu przyjdzie nasza tura, więc to też jest ogromny plus tej gry, że jest ona bardzo płynna, tak? Nie ma długich przestojów, no i trwa niedługo. Jeżeli wszyscy gracze grają płynnie, nie zastanawiają się nad swoimi ruchami, no to od 30 minut do godziny trwa jedna rozgrywka, więc naprawdę bardzo szybko, bardzo dynamicznie, no i jest przy tym naprawdę wiele frajdy. Dużym plusem jest także to, że gra jest bardzo fajnie wykonana. Elementy są dobrej jakości, karty, przynajmniej na razie nie zobaczyłem, żeby któraś się zniszczyła, czy rogi były uszkodzone, więc pod tym względem też duży plus. Plansze dla graczy, plansza główna są wykonane z grubej tektury, więc nie musimy się martwić, że podczas grania coś się z nimi stanie, czy ulegną zniszczeniu. Nie, one są naprawdę dobrze wykonane, dobrej jakości, więc spokojnie możemy tutaj grać bez żadnych obaw o zniszczenie jakichkolwiek komponentów do tej gry. Lekkim minusem tej gry jest fakt, że za szybko się kończy. Naprawdę, czasami jesteśmy w trakcie gry, te emocje rosną, staramy się rozkminić, co możemy więcej zrobić, to ta nasza taktyka już nabiera kształtu, już myślimy kilka ruchów do przodu, co my zrobimy, jak my nie rozbudujemy tego naszego gospodarstwa i nagle co? Koniec. No to... To jest mój lekki minus jak dla mnie. No czas naprawdę kilka razy zdarzyło nam się tak, że ta gra się rozwijała, nabierała tempa i nagle patrzymy koniec gry i musimy podliczać punkty. No to jest te koniec gry czasami naprawdę spada jak grom z jasnego nieba, niespodziewanie, mimo że widać ile rund zostało do końca, to w ferworze tej gry i tego myślenia co i kiedy my zrobimy, to po prostu nie zwraca się do końca uwagi, że to już ta ostatnia runda i musimy liczyć punkty i koniec zabawy. No ale to nawet do końca nie wiem, czy to jest minus, czy plus. Po prostu świadczy o tym, że gra jest tak dobra, dostarcza tyle świetnej zabawy i tyle emocji, że nie czuje się tego, że ta gra po prostu tak szybko mija. No, świetna gra, naprawdę każda mechanika świetnie się zazębia, nie ma tutaj żadnych złych elementów, czegoś co mogłoby tu nie pasować, co byłoby źle skomponowane, naprawdę jest, tak jak mówię, dużo różnych możliwości, jest to fajnie ze sobą połączone, wszystko jest spójne, tak więc pod tym względem gra jest rewelacyjna, w sumie prawie pod każdym względem jest gra rewelacyjna, oprócz tego, tak jak mówię, że no trochę za szybko się kończy. Jeżeli chodzi o moją ocenę tej gry, to zdecydowanie jest to 6 na 6 punktów. Gra jest świetna, dostarcza wiele emocji, rozgrywka trwa niewiele czasu, nie ma dużego czekania na swoją turę, gra się płynnie. Każda gra wygląda inaczej, mamy wiele możliwości podczas naszego ruchu, naszej tury. Co grę możemy przyjąć inną taktykę, komponenty są naprawdę świetnie wykonane, więc polecam tę grę każdemu. Jeżeli jesteście fanami gier euro, naprawdę to jest tytuł moim zdaniem obowiązkowy na półce każdego z graczy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani grą, polecam. Kupujcie i cieszcie się tą grą, grajcie ze znajomymi, pokażcie ją każdemu, kto jest fanem gier planszowych, kto jeszcze tego tytułu nie zna, bo naprawdę warto. Jeżeli jesteście fanami gier euro, to w opisie tego filmu są linki do innych recenzji tego rodzaju gier, które stworzyłem, no i zachęcam do oglądania. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, żebyście się nie bali, nie krępowali, nie wstydzili, tylko subskrybowali mój kanał. Mam nadzieję, że moje filmy Wam się podobają. Jeżeli tak, to zostawcie jakiś komentarz.
Zapraszam Was również na mojego fanpage'a na Facebooku, do którego link znajdziecie również w opisie tego filmu. Tam możecie napisać, jakich gier recenzji chcielibyście zobaczyć na moim kanale, co chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale, co mogę zmienić, co udoskonalić. Będę wdzięczny za każdego rodzaju feedback. No i na pewno będę odpowiadał na wszelkiego rodzaju pytania, komentarze, tak więc zachęcam do zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Prawie bym zapomniał podać Wam prawidłowe odpowiedzi w naszym konkursie. Dziękuję Wam, że tak licznie wzięliście w nim udział. No, teraz czas na te odpowiedzi. Jedynka to Battle of Britain. Jestem pod wrażeniem, że naprawdę wielu z Was znało ten tytuł i dopasowało go poprawnie, gdyż no nie było to łatwe do odgadnięcia. Dwójka to Tiny Epic Mechs, trójka Solar Storm, czwórka Agricola, piątka Nowy Wspaniały Świat, szóstka Jetpack Joyride, siódemka, wiem, że była trudna, przepraszam Was za to, ale tutaj liczyła się delikatna losowość. Bądź spryt, aby spojrzeć na półkę, która znajduje się za mną. A więc siódemka to Uczta dla Odyna, ósemka Siedem Cudów Świata, dziewiątka Doom, dziesiątka Sorcerer. I tu też jestem pod wrażeniem i gratuluję tym, którzy poprawnie odgadli ten tytuł. Jedenastka Draco, dwunastka Talizman Legendarne Opowieści, trzynastka Sanctum, czternastka Bloodborne, i piętnastka, tu też było wiele problemów, gdyż podawaliście dwa różne tytuły, ale chodziło tutaj oczywiście o Maracaibo. No więc myślę, że każdy z Was już wie, ile prawidłowych odpowiedzi udzieli w naszym konkursie. Tak więc jak już wspominałem, w środę będzie ogłoszenie wyników i teraz to już od Was tylko zależy, ile egzemplarzy gry Azul Letni Pawilon będzie do rozdania. W tej chwili w puli nagród są dwa egzemplarze. Jeżeli kanał do środy, do południa osiągnie 550 subskrypcji, będą trzy egzemplarze w puli nagród. Natomiast jeżeli osiągnie 620 subskrypcji, to będą cztery egzemplarze Azul Letni Pawilon w puli nagród. Tak więc wszystko zależy od Was. No i do zobaczenia we środę.